Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Mam nadzieję, że seria po prostu będzie u mnie trwała tak długo, aż po prostu moja cierpliwość się nie skończy. Tak, wczoraj polowałem na Luisa Suareza w informie. Niestety nie udało mi się, tu widzę są nowe motmy Higuaina i De Bruyna. Aż dziwnie dużo dostał tego overalla. Jestem szczerze zaskoczony, myślałem, że trochę go będzie miał mniej. Ale to nie ma znaczenia. Otwierałem paczki o północy i trafiłem Pogbę, które są sprzedane za 45 750 końców. Myślałem, że pójdzie więcej, ale to się liczy, że coś dobrego trafiłem, że coś w miarę wartego. No kościelny, pozwoliłem go puścić, tu widzę koszuleczki za 300 poszły. Ogólnie jestem zadowolony, że zwróciło mi się praktycznie 50% z tego, co żem otworzył. Tak, 50% mi się zwróciło. Więc no, jestem i tak zadowolony, że mam chociaż te 50% z tego, co straciłem. No i dobra, zaczynamy już mecz. Tutaj dałem Maxwella i Van der Wiela ze względu na ich poziom obrony. Tutaj dałem go ze względu na szybkość, ale tutaj też chciałem, żeby było pod wzgląd na ilość obrony. No nie jest to dużo może, ale Maxwell wczoraj jak przywalił z voleya, no to jest też dobry centralny obrońca, ale też bym go uznał też za pomocnika, który niekiedy potrafi zaskoczyć. Van der Wiela tylko raz widziałem, jak strzelił z daleka, ale to jest tylko szczęście. Van der Wiel jest dla mnie holenderskim idiotą, ale gra jeszcze w Paris Saint-Germain i kij z tym. Jedziemy. 7 informów, jeszcze 3 na ławce równa się tym, że mogę trafić kogoś. Wczoraj trafiłem Messiego, który mnie zjechał po dwukroć, bo strzelił mi raz z loba, raz od słupka. Nieważne, trafiłem raz Ronaldo, nawet 2 razy, trafiłem dwukrotnie 3 toty, Crossa, Lama i Neuera, którego pokonałem. To był największy wstyd. Tutaj wybieramy koszulki oczywiście z Paris Saint-Germain. Cavani oczywiście kapitanem, tutaj widzę koleś czeka nie wiadomo na co. Jeszcze tutaj mogę karne, dobra, wszystko. Maxwell najlepszy do rzutów rożnych. Najlepszy w chuj. Kto nam się trafił? Torino AS. Taki trochę w miarę. To widzę, że Serie A kontra Ligę. Zobaczymy jak damy radę. Ale ciekawie. Może go spykam. Kto wie, to jest 5. liga. To jest liga, która może być wymagająca. Ale nie musi być. Okej, okay, stadion Szczela, czyli stadion, którego zmieniłem poprzez otwieranie paczek. Gram oczywiście defensywnie, bo Paryżanie też grają defensywnie, ale tu nie widać tego, żebym ja grał defensywnie. Bardziej pod ofensywę jadę. Oho, człowieku, miałeś pecha, Ajew. Ale no blisko. Bardzo blisko i byś go naprawdę zaskoczył. Dobra, Maxwell dośrodkowuje z rzutu rożnego i tutaj wypiąstkował bramkarz, może lekkie podanie i strzelamy, no niestety przez pomiędzy nogami obrońcy jeszcze się odbiło do bramkarza i on to wyłapał. No i mieliśmy 2 sytuacje no zmarnowane, bo tutaj widzę, że interwencja bramkarza naprawdę na poziomie. Oczywiście będę ograniczał wulgaryzmy, ale jak mnie coś szlak trafi, to uwierzcie, w tej FIFA to jest naprawdę możliwe. Naprawdę wczoraj się wkurzyłem, bo już miałem wygrywać z kolesiem, który miał 3/4 składu brązowego, a koleś i tak mnie spykał. O, widzę, że tutaj Cavani już był gotowy. Cavani to jest każdy mecz aktywny. W każdym meczu strzeli 1-2 bramki. Tym razem tu widzę Lukas chciał strzelić, ale mu nie wyszło i sorki za lekkie spadki, co będą niekiedy, ale nic nie poradzę. Ładnie. Kazri. No i kolejna sytuacja mogła być bramkowa. No i już mieliśmy 4 sytuacje. wszystkie nieudane, znaczy wszystkie celne, ale niestety albo to obrońca zablokował, albo to bramkarz wyłapał. Dobrze. Na razie jest łatwo, ze względu na to, że mamy dominację i przewagę w posiadaniu piłki. Tu widzę, powinien być odgwizdany faul, ale nie wyszło. Lukas będzie wyrzucał piłkę. Wiem, komentuje jak Szpakowski, albo trochę lepiej od niego. Nie no, żartuję oczywiście, Szpakowski to jest polska legenda komentatorska, no. Ktoś śmiałby go obrażać. Ale dobra, teraz nie mogę gadać za dużo, bo jak się zagadam, to właśnie stracę po prostu skupienie i mogę stracić bramkę, ale tu na szczęście koleś spudłował. Ale naprawdę polecam, co do Ligi Francuskiej, Antonego Lopesa. To jest najszybszy możliwy bramkarz, chyba w ogóle w Fifie, jeśli chodzi o bramkarzy. Dobra, Cavani. No, pchany, ale on tu walczył. I on nadal walczy. Walczcie, muszę zrobić cięcie na chwilę. Okej, już wróciłem. Wyrzucamy z autu, lag. No, oczywiście mój szanowny kolega Master Kciuk już mi przeszkadza, wie kiedy wybrać moment na przerywanie mi na wizji. Uważać, bo nie mogę nawalić. Trzeba jakąś bramkę strzelić, no. Dawaj piłkę. O ty. Podanie do bramkarza i spalony? Czyżby przez tego kolesia, co ma koszulkę 6-9? O lol. Jego numer chyba przeszkodził mu i się stał spalony. Ale Cavani, mogłeś już to na klatę przyjąć, wiesz? Byś to już strzelił. Okej, ale mniejsza z tym. O, piłkę zabraliśmy. Tutaj będzie lekkie podanie prostopadłe do Ajewa, do gańskiego Murzyna, który właśnie stworzył lagi i zabrano nam piłkę. No, mecz jest na razie wyrównany, chociaż wszystko jeszcze się może zmienić. Możliwe, że jutro nic nie wrzucę, przez tylko ten powód, że będę jechał na IEM-a, tak już to chyba mówiłem w kilku odcinkach. No po prostu wyjadę sobie na IEM-a do Katowic, no. Pierwszy raz tam jadę, to dla mnie będzie doświadczenie zobaczyć. O Cavani, mój Bóg, kurde, no jest, wykorzystaj to! Wykorzystał, to jest Cavani, mój Bóg, i szczela bramkę. To jest Cavani, mój Bóg. Patrz co on zrobił z nimi. No to jest kurde walczator. Nie mam słów po prostu. To co on robi w każdym meczu to jest zaskoczenie. Aż mu jeszcze powtórkę zostawię. Ale ładnie. Z bocznej stopy strzelił. No kurde, to jest Cavani, mój Bóg. I nic z tego nie zmieni. I już jest 1-0. Meczik się wydaje prosty. Ale nie wolno lekceważyć przeciwników w lidze piątej, bo to się może dla mnie też źle skończyć. No i kolejna sytuacja, która może się doprowadzić do wyniku 2-0. Doprowadzimy i Cavani, mój Bóg, 2-0 i tyramy przeciwnika. Czy strzeli dzisiaj hat-tricka? Kibice trybuny Paris Saint-Germain aż zawrzało. 31 minuta. Cavani, mój Bóg. Jebut. Aż nad głową bramkarza. Taka bomba poleciała. No, pomyliłem się. Kamera była tak ustawiona, że uznałem, że to było nad głową bramkarza. Obok bramkarza poleciała. Nawet tego nie dotknął. Cavani już 2-0, 31 minuta. I już jesteśmy rozgrzani. Ja się nawet nie rozgrzałem, bo nie grałem żadnych tarczy mistrzów przed nagrywaniem. O, po prostu od razu na spontana lecimy. No i ładnie, nie dość, że sprzedaliśmy Pogbę, dostaliśmy jakiegoś piłkarza drogiego w miarę, to jeszcze teraz nam udana się ligówka nagrywa. Cavani stracił piłkę, miał ją na chwilę. Trzeba uważać, bo teraz koleś może albo wykorzystać dośrodkowanie, a nienawidzę jak mi ktoś robi dośrodkowanie i właśnie spudłował. Na szczęście. Mogło się to fatalnie skończyć, ale jak Lopes obroni, to zaskoczy przeciwnika. Naprawdę. Podanie takie leciutkie. Tu kolejne podanie. IEF kontroluje piłkę. Może dośrodkujemy. Może ustrzelimy hat-tricka. Chyba rożny będzie. Chyba rożny, tak, zgadza się, jest rzut rożny. Maxwell. Blisko, podbiegnij pod tą piłkę. Podanie takie bardzo leciutkie. Łoho, co tu się stało? Kurde, jeden drugiego się wywrócił. No tutaj lagi widzę, mi tu Fraps funduje i przez to właśnie teraz mają okazję na strzelenie bramki i spudłował, na szczęście. Lopez obronił to? Nie, nawet nie tknął piłki, to dobrze. Jest 2-0, sytuacja stabilna jak na ten czas gry. O, widzę, że się już koleś bawi ruletkami. Chyba odpala swoje playsy. A nienawidzę, jak ktoś potem... I właśnie odpalił playsa. No i to jest właśnie to. Zaczął robić ruletkę i wiedział, co zrobić. No i dobra, jest 2-1. Co z tego? Muszę zapanować nad tym przeciwnikiem. Widzę, że opór tutaj mają w tej piątej lidze. No i teraz mi nie przewinie tego. No i dobra, no ma to swoją akcję. Teraz ja muszę ją wypracować. Tylko proszę, Frapsie, bez lagów. Bez żadnych lagów. Ja chcę to naprawdę strzelić. Ło! Który to strzelał? Lukas. Ale z paputa musiał przyłożyć. Dobra. Teraz wykonajmy dobrze ten rzut rożny. To go wykorzystamy. No strzelaj, strzelaj! No nie, jaki zez. Który to? Lukas? Ale dobra, nie, jest 2-1. Jest 1-0 ogólnie. Też musimy trzymać wynik. No i Tunezyjczyk dostał piłkę i ją jednocześnie stracił. No ja nie wiem, jak on to zrobił. Jak ja to właściwie zrobiłem. Teraz muszę uważać, bo on tu widzę, że będzie się bawił na dośrodkowania. No jak on to strzelił? Jakim kurde wałem? I mówię, ja tak ciągle mam. Strzelę mu 2 bramki, albo 3. Koleś odpala playsy i zaczyna mnie pokonywać. Ale jest remis jeszcze, Marek Hamzik, no nie, muszę teraz uważać. Niedobrze, to jest dla mnie nieciekawa sytuacja, bo prowadziłem przez jakiś czas, no i jest 2-2, no mówię, piąta liga jest pełna niespodzianek i zaskoczeń. I właśnie w tym przypadku dostałem 2 bramki na pożegnanie pierwszej połowy. Zrobię tu chyba jedną zmianę, ale nie podoba mi się to. Kurde, wpuściłbym Thiago Silva, ale on ma trochę taką kondycję średnią, a Anthony Lopes coś nie chce bronić, albo po prostu mam pecha, ale on mi główki strzela, centralnie mi główki strzela, a ja mu strzeliłem z pety. To wychodzi na to, że to jest taki gracz, który nie potrafi z nogi strzelić, tylko na główki leci i muszę uważać, bo teraz właśnie jest sytuacja, w której mogą nam strzelić kolejną bramkę i będą mogli prowadzić wtedy, ale ja nie mogę do tego dopuścić. Nie mogę, nie. O, będzie skiwek używał. No, ale Antony, ty miałeś to złapać. Takiej piłki nie złapać, no to już jest wstyd. Dobra, Cavani, mój Bóg. Jedziesz, Cavani, no jak cię mógł odepchnąć? No ja tego też nie pojmuję. Walcz. No i nie wywalczył. I oni cały czas przy piłce. I to mi się nie podoba. Formacja obronna. No i teraz pewnie zaraz zrobi tu dośrodkowanie. Centra. Kurde, te jego główki mnie przerażają. Naprawdę. Lopez, ty naprawdę nie śpi, tylko to broń wszystko, bo nie ręczę za siebie, jak mi puścisz kolejną bramkę. Co to było? Kurde, on już odpalił playsy i to do takiego stopnia, że mnie to zaczyna irytować. Dobra, Lukas. Rozpędzi się, to zrobi piekło. Nie mógł podać Cavaniego, on by to już mógł strzelić, nie. No bo taki jest Lukas, to jest natura Brazylijczyka. Jeszcze na ataku. To nie jest Neymar, który to może strzelić z większą szansą. To jest Lukas, to jest kurde skrzydłowy... O, lag. Teraz podanie prostopadłe, Ajew, no i kurde odepchnięty, no nie wiem, co ma za tą obronę. Ale widzę, że Liga Włoska też zaskoczyła mnie tu, w tej chwili. On nie ma piłkarzy, kurde, ze stali. A mimo tego potrafi położyć kres. No kurde, ale lepiej podawajcie do siebie, a nie róbcie takie zezy. O, 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 i to było idealne podanie Cavani. No i niestety nam to broni. Jest! Murzyn! Bambo! Szczela! Szamba! Piękną, bagienną bramkę. Tak jest. Z dobitki. A żeby go bolało to. A żeby go to bolało. No. No. Piękna. Piękna akcja. A teraz musimy się bronić. Teraz nie można pozwolić na niekompetentną sytuację, w której znowu remisujemy. Ładnie. Teraz jakby tą piłkę ma odebrać się przeciwnikowi, bo widzę, że teraz taką taktykę obrał. Ładnie. No i Cavani no, nawet nie dotarł do tej piłki. O, muszę uważać, bo jak się zdekoncentruje, to będzie kiepsko. Dobra, podanie do Cavaniego, Cavani cały czas przy piłce. No i faul. No i dobrze, odgwizdane. Dobrze, do Lukasa chcę to dośrodkować. No i co to było? Nie wiem co to za akcja w ogóle wyszła z tego. O kurde. Weź to wyjmij, dobrze. Wyjęte podanie wysokie, górne, prostopadłe. No i tu też będzie faul odgwizdany. Ale teraz to trzeba się bronić. O, koleś przy okazji zapauzował. Okej, 70 minuta, chyba zrobię jeszcze jedną zmianę. O, Lukas, nie Lukas. Wpuścimy... Kogo bym mógł wpuścić? Amatuidiego wezmę na razie, na taką zmianę. Okej, ładnie. No wyciepuj tą piłkę szybko, o kurde, to jest jedna z tych taktyk, które mnie mogą naprawdę zaskoczyć. Matuidi już tutaj postanawia podać do Cavaniego. Tu kiwa, tu zrobimy tak. Tak. I gówno z tego wyszło. No właśnie, nic z tej akcji nie ma udanej. Ale jest jeszcze nadzieja na strzelenie kolejnej bramki. Jebut! A! Ale od słupka weszło. I Matuidi strzela, wbił do nas i już sobie spokojnie brameczkę zaskarbia. A, jeszcze od słupka. No i jakby tak Cavani strzelił, to by było 3-2 dla Chelsea. Gwarantuję. Ale nie. Wolał niecelnie. Jest 4-2. Musimy trzymać wynik. Utrzymamy go. Będziemy mieli pierwsze 3 punkty w lidze 5. Ale no nie możemy tego stracić, bo w tej FIFA to jest naprawdę tym razem wszystko możliwe. O! No i strzelam szybką kontaktową bramkę. No nie wierzę. No ja dzisiaj Lopez nic nie broni. Poza nagrywaniem to jest kurde Bóg. A na nagraniach zachowuje się jak totalne dziecko. No, ja jeszcze go nie widziałem, żeby cokolwiek go bronił. Poważnie. Dobra, skupmy się. Jedziesz, Lukas! Zaskocz, proszę cię. O, prawie zaskoczył, naprawdę. No, jakby trochę tą głową bardziej w bramkę, to byłoby naprawdę bosko. Ale no, tylko było takie coś, co nam się nie udało w ogóle. Jest! No nie, obronił to. No i spalony. Byłoby już 5-3, ale jest spalony. Okej, już, jeszcze moment. O, zaraz, kurde, muszę wpuścić znajomego, który już czeka na mnie od kilku minut. O kurde, nie! Nie ma. Piękna wyciepana piłeczka. Może do niej dobiegniemy? Nie. O kurde, te lagi to chyba nie ode mnie już tym razem. Kurde, muszę uważać na te jego dzikie akcje. Łap to, no. W końcu się Lopes ulitował nade mną i coś zrobił. Byleby nie wpuszczał bramek. Ale nie, no nie musiałeś go wywracać. To nie było potrzebne. No podaj to. Dobrze. Super podanie. Kurde. Mogłem zrobić górne. Bo chyba jeszcze w tym meczu nie robiłem górnych podań. O, to było dobre. No i to już w sumie nie. Patrz, Matuidi dzisiaj walczy. No i został sfaulowany. I słuszne odgwizdnięcie. Teraz będzie podanie Matuidiego. No niestety... O kurde, teraz trzeba uważać. Jeszcze 5 minut. On może to doremisować. I będzie po jednym punkcie wtedy tylko. Ładnie tu obrońca. Kolejny obrońca. Tu nieporozumienie było. No i tu znowu złe podanie. Ładnie. Ach, to jest moc podań górnych. Mówię poważnie. Ośrodkowanie. I dlaczego spalony? No ja tego nie rozumiem. Za dużo podań było? Zbyt często? Dobra, musimy tylko to teraz wygrać. Nic więcej nam nie zostaje. Tylko to wygrać. No i wygrana 4-3. Mecz był bardzo wyrównany, ale no ja musiałem położyć kres i go zabić. Cavani 2 brameczki. On w każdym meczu jedną lub 2 bramki strzeli. Nawet może i hat-tricka strzelić. Dobrze. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Wynik 4-3. 3 punkty zdobywamy w lidze 5. I musimy walczyć o utrzymanie. No, to jest ocena meczowa. No tutaj niestety nasz bramkarz w tym meczu nagraniowym się nie sprezentował, ale i tak uważam go za najlepszego w ligę. Dobrze, trzymajcie się, na razie, yo!